Francuz? Z Knipex, a nie Francuz. Z Niemiec w sumie. Nie? Z Niemiec. Iloma barami ja chcę pocisnąć? Jeszcze 30 bar. Jak grzmotnie tej na raz. Lustereczko, powiedz przecie. Gdzie ją uciąć? Mów wyraźniej, Marcinie. Trzeba znowu z tym basem. Witam was serdecznie po przerwie. Dzisiaj pokażę wam, jak ja uruchamiam pompę ciepła Wismana. Tu mamy Vitokala 200S, w zasadzie 222, bo w środku jest jednostka wewnętrzna od razu z wbudowanym zbiornikiem. Także zaczniemy od linii chłodniczych. Przy okazji będę od razu sobie, jak już zrobię linie chłodnicze, będzie się to próżniować i sprawdzać szczelność, to będę kablować jednostki. No więc co, zaczynamy od odkręcenia skubańca. Śrub nie trzeba całkiem wykręcać, tylko trzeba zostawić sobie tak mniej więcej. O, jak ładnie świeci słońce. I co najważniejsze, czyli zaczynamy sobie od linii chłodniczych. Czyli rurki trzeba będzie podpiąć pod jednostkę. To ja jeszcze skoczę od razu po butlę z azotem. Izolacje się przydadzą na później. Tą też można od razu odizolować. Okej. No to zabawki. Czyli z tą rurką trzeba będzie trafić tu do dziury. Prościej sobie na początek. Ja sobie zawsze patrzę, ile to mniej więcej wychodzi. Zapasem 50. Myślę, że gdzieś tu można ciachnąć. Będzie za dużo, co ja tak zmierzę. Ale dobra, zobaczmy. Lepiej więcej, bo z przedłużaniem jest już problem. No przekonamy się. Dobra. Teraz, żeby nie zapomnieć o nakrętce. Choć raz nie musiał jeszcze raz kielichować, ten tego nigdy nie robił. Tego się później już nie da założyć, jak się zakielichuje, czyli trzeba uciąć wtedy jeszcze raz kielich, który by się zrobiło. Dobra. Mielibyśmy gdzieś tu. Będziemy sobie to tak zrobić. No i siedzi. Za długie, ale to nie problem. Tak, bo to są linie chłodnicze. I nimi ta cieńsza to jest cieczowa, bo nią wraca albo płynie ciecz. Generalnie w nią płynie ciecz, bo ona może w jednym albo w drugim kierunku płynąć. Dlatego jest mniejsza. Grubsza to jest na gaz, bo tutaj będą, to są dwa stany skupienia, no więc jak jest gaz, to jest, on jest mniej skupiony, więc dlatego musi być większy rozmiar rurki, żeby po prostu tą samą ilość czynnika przepłynęło, co w tej. I część układu chłodniczego jest w środku, a część jest tutaj, no i trzeba to połączyć właśnie tymi rurkami. Rurki są przygotowane przez wykonawcę, a my jako serwisanci, przynajmniej w przypadku Wismana, my to łączymy. I jakby kończymy robotę, o, w zasadzie to jest kończymy tą robotę, bo oni tylko montują jakby fizycznie jednostki, a my je łączymy między sobą. I elektrycznie, i chłodniczo. Izolacja na rurki. Tak, ale ona tutaj na zewnątrz jest trochę niewystarczająca. Lepiej mieć grubszą. Ta rurka może mieć 80 stopni. Ta zresztą może nie aż tyle, ale też będzie miała sporo, więc ja później dołożę jeszcze kauczuk. Tylko najpierw sobie to zrobię, a później kauczuk już na sam wierzch. No dobra, to mamy tą przygotowaną.
To jest kielicharka? Tak, to robi kielich. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tylko nie chcę tego zepsuć, więc się muszę momencik skupić. O, dobra. Trzeba zablokować. Założył nakrętkę. Dobrze. Chociaż to już tak byłoby za późno. Mamy śliczny kielich. Z nim teraz musimy tam wylądować. Z tą... To zrobiło ta końcówka. Tak. To musi przylegać do tego fragmentu. Dlatego musi mieć też taki kształt. Okej. Ja mówię, z tą cienką rurką to jest generalnie prosto. Mówię, łatwo wyginać, więc łatwo tu wylądować. Dobrze zrobiony kielich. Po pierwsze musi on no, tu ładnie przylegać. Jak jest wszystko gitesto, to się bardzo delikatnie da wkręcić, prawie już na maksa bez narzędzi. To mamy z głowy. A to teraz tak, bo my będziemy chcieli sobie przedmuchać te rurki, bo tu zawsze jakiś syf może do nich wylecieć. Więc ja się tu podłączę z azotem, dmuchnę sobie i wyleci syf z drugiej strony, jak jeszcze nie zrobione jest. Ale tu możemy sobie przygotować w międzyczasie też dom. Jeszcze potrzebuję jedną skrzyneczkę. Milion skrzyneczek. To działa, ja? Nie, coś po prostu inaczej wygięli niż w poprzednich jednostkach to miałem i bym nie był... Miałbym może później... Mógłbym mieć problem. Ja wyciągam sobie wentyle. Tutaj są zawory shreddera. Ja je sobie wyciągam, żeby mi się lepiej przedmuchiwało i lepiej próżniowało. Tylko strasznie się ciasno zrobiło. One po prostu, te zaworki znacznie zmniejszają przepływ, więc dłużej się próżniuje i też gorzej się przedmuchuje azotem. A ja chcę sobie przedmuchać te rurki azotem, bo wtedy mam tylko taki maluteńki prześwit, jaki daje zaworek, a tak to jest całe to. Tylko, że później je trzeba wsadzić pod ciśnieniem, więc po to są takie specjalne przyrządy jak te. No tylko one wymagają miejsca u góry, żeby móc sobie to wsadzić. I tą rurkę przygotować, później pójdziemy do jednostki wewnętrznej, przedmuchamy. Z użyciem po prostu trzeba przepuchać całe urządzenie. To się nazywa próżniowanie. Nie, no próżniowanie to będzie później. No, na początku pozbywamy się, ja chcę się pozbyć opiłków jakiegoś, bo też w trakcie robienia kielichu jakieś drobinki miedzi mogą wpaść do środka. Przez to, że tutaj podłączenie jest od góry, to nie ma jak za bardzo, gdyby było na wprost, to bym mógł sobie je strzepać. Ale tutaj kielich muszę robić już od góry, więc tam zawsze coś troszeczkę wpadnie. No i na to praktycznie nic nie poradzę. Ale za to mogę sobie przedmuchać po prostu azotem i wyrzucić ten syf z drugiej strony rurki. Po drugie, jak sobie dmuchnę azotem, to też azot jest bez wilgoci, no bo to jest czysty azot. Więc już pozbędę się trochę wilgoci, a te rurki nie wiem ile tu stały. Im dłużej stały, tym więcej wilgoci zaciągnęły. Nawet jak są pozamykane, to trochę coś tam zawsze mogło wejść. A wilgoć plus olej, który jest, smaruje kompresor, równa się kwazy, równa się korozja i równa się lipa. Plus wilgoć to jest dokładniej, no to jest woda. I na zaworze rozprężnym ona się później potrafi osadzić i go zatkać. Ta rurka już się nie gnie tak przyjemnie. No dobra. Teraz tak, obciąć. Po co używamy sprężyn? Albo takich wkładek, albo specjalnych narzędzi? No bo jeżeli byśmy tak ręką po prostu bez niczego giął i by mi nie poszło, to można zgiąć rurkę, w sensie zamknąć jej przepływ. Wtedy jest problem. Czasami się to da jeszcze jakoś szczypcami otworzyć, ale jak za bardzo jest, no to później trzeba by ten fragment uciąć, zlutować. Lutowanie to też nie jest wcale taka prosta sprawa. No tu brakuje trochę kąta, bo cały widz polega na tym, że ten to powinno idealnie w kielich wchodzić. Jak tutaj po kamerą popatrzysz, to, to tak jest trochę z boku. Więc jeszcze trochę wcześniej muszę to... O! Tutaj tak mniej, a więcej, no bo i tak tą rurkę będę musiał tutaj zgiąć w dół i wsadzić z powrotem.
Niestety. O! O! Wismon poprawił. O, a ja się tak męczę. To, o co prosiliśmy, serwisanci. Teraz pokażę, o co chodzi. To jest cudowne. To cały ten problem rozwiązuje. To głównie chodzi o tą rurkę, bo tą cienką to sobie tak wprowadzić od dołu to nie problem, ale z tą to jest problem. O. O, i to jest... Możesz odkręcić. Tak, i teraz ja sobie zrobię kielich, tylko przyłożę, nie muszę tego wciągać, czyli wyginać od w dół i z powrotem, tylko po prostu sobie przyłożę. No, to jest cudowne. Więc obcinaczka. To się nazywa kielichowanie, bo to jest końcówka jak kieliszek. Ja. Do końca tego, tej rurki. Tak, no bo tutaj jakby uszczelnienie, nie ma żadnej uszczelki. Uszczelnieniem jest to, że ten kielich przylega tutaj do tego czoła, który też jest stożkowy. W momencie, kiedy ja to skręcę, to on się jeszcze bardziej jakby dokształca. Ta miękka miedź jakby jeszcze bardziej dociska do tego mosiężnego czoła. No i jest to szczelne dzięki temu. Dobra, tak, żeby o tym nie zapomnieć, to jest raz, teraz izolacja. Ubranko. Ubranko. Bardzo ważne, żeby dwa razy nie robić. I to jest półcalowa rurka. No i znowu kręcimy. Powinien barmanem być, jak kieliszki robić. Kiepsko płacą, wolę to. Nie no, może nie aż tak kiepsko. Nakręć kieliszek. Ja sobie go teraz nie będę skręcać, bo będę chciał przedmuchać rurki, więc tu mam już z głowy. To teraz idziemy się pobawić do środka. Budowałem to takie drzwiczki zrobili, nie? Ja, no żeby się tu nie kurzyło, wiesz, bo to drogie rzeczy tutaj są. Ja, to jest taka maskownica. Więc ją odkręcam i dopiero tutaj są te same przyłącza, co na zewnątrz w zasadzie. No i rurki też te same. Tak, odbezpieczyć. Tu trzeba będzie je zamienić, bo tak naprawdę... Cieczowa jest po prawej twojej. Ten cały syf pozlatuję, żeby mi nie wleciał do środka. Jak ja będę gęcie już w zasadzie robić tu, to tu by już wypadało przyjść ze sprężyną. Chcę po prostu uciągnąć szybciej. Możemy sobie to zrobić. O, tutaj ładny łuk. Gdzie ją uciąć? Mów wyraźniej, Marcinie. Trzeba znowu z tym basem. Myślę, że w tym miejscu kucniemy. Gdzie gitara? Ale tu jest wygodnie, bo ostatnio to miałem... Ostatnio pompę jak łączyłem, to te przewody wychodziły z sufitu i zaraz tu miałem jednostkę. I je trzeba było bardzo mało jakby miejsca, żeby je gdzieś dogiąć. Jak jest tak, jak jest tutaj, to jest bardzo wygodnie, no bo mam duży fragment, z którym można operować. Krętka jest tutaj, dobra, czyli tą, to jakby to jest praktycznie z głowy. O tak, możemy sobie to zrobić i teraz ta druga. Z tą drugą będzie więcej zabawy, ale bez przesady. Ślicznie się tymi sprężynami gnie. Ja na początku taką specjalną, taką mówili, kup sobie giętarkę kuszową, nie kuszową? Nie. Z ramienną, a może przekręcam nazwę, ale taką, nią się niby najlepiej gnie. Gnę i mi się zgięła rurka i zamknęła i mówię, ja. A później, a to jest najtańsze, te sprężyny kosztują jakieś grosze i w zasadzie są najwygodniejsze. Owszem, jak jest bardzo mało miejsca i trzeba zrobić ostry łuk,
ostre kolano w zasadzie prawie z tego wychodzi, to tak. Ale jak jest tak tutaj, to jest dużo wygodniejsze. No dobra, to też jest prawie gotowe. Tu w zasadzie te rurki to można by zrobić po ludzku, czyli ściąć sobie ten zadzior, który tu powstaje przy cięciu, bo to nam wypadnie. Zaraz pójdę po tą zabawkę. Izolacja. Przypomnij mi, żebym to założył, zanim zacznę skręcać. Nie no, ja sobie sam już to mówię, żeby nie zapomnieć. W sumie można by te kielichy najpierw zrobić, bo też jakiś zawsze syf powstaje przy kielichowaniu. Skielichowanie do góry nogami. Chcesz poradzić? Aha, nakrętki. Zawsze jak to wykręcam, się zastanawiam, czy mi coś się nie urwie. Może nie powinno. Trzeba tyle siły użyć. Wszystko to wygina. Izolacja jest, nakrętka jest. Dobra. Jest drugi kieliszek. Drugi kieliszek. I łapa. Ja idę po, żeby wykręcić zawór shreddera, póki pamiętam, i możemy azotem dmuchać. Zaworek wek. Ja ci dam butelkę plastikową, podłączę się z azotem, dmuchnę najpierw w małą rurkę, później ją skręcimy. Później dmuchniemy w dużą rurkę, by wyleciało tędy, założymy dużą i później sobie tam dmuchnę. No i będzie gitara. Idziemy uzbroić azot. Wypadałoby jeszcze dokręcić to. Francuz. Z Knipeks, a nie Francuz. Z Niemiec w sumie. Ja? To jest Niemiec. To jest Niemiec. Inside joke, moi drodzy. Mieliśmy kiedyś przyjaciela. Duże słowo. Kolegę. O ksywie. Nie, o nazwisku Niemiec, nie? Dobra. Iloma barami ja chcę pocisnąć? 30 bar. Tak akurat będzie ślicznie. Jak grzmotnie tutaj na raz. Dobra. Czemu dokręcamy kluczem dynamometrycznym, a nie ręką? Bo bardzo łatwo to przerąbać, szczególnie, że tutaj jest zupełnie inny moment na tej małej rurce. To pozwala nie przekręcić, nie? Klucz. Tak, no bo jeżeli dam za duży nacisk, to po prostu ten kielich zmiażdżę całkiem. Tym kluczem się tak nie da, jak dobrze. On kliknie, on jak się ustawia odpowiednio, jakby, no, moment, to on kliknie. O, tak teraz. Czyli tak, możesz podejść tam pod butelkę i po prostu pod małą rurkę wsadzić butelkę. Dobra, nie wiem, czy coś wyleciało. Lepiej zrobić niż nie. Wydmuchamy sobie z wymiennika. W dobrą stronę, w dobrą, bardzo ważne. To jest kierunek, w drugą stronę nie zadziała. Jakbym nim kręcił tak, to nie zaklika nigdy, no i można przerąbać. Czyli na siłkę trzeba pójść. No i siedzi. A może sobie zwisać, bo tu i tak będziemy jeszcze sprawdzać szczelność, więc ja chcę mieć do tego dostęp. Dobra, dmuchniemy sobie jeszcze tu. Dobra, co miało wylecieć, to wyleciało. Jest na 50, jest w tą stronę, w tą. No dobra. Połączone, ja się podepnę z wężykiem. To są specjalne wężyki chłodnicze, ale jakby chodzi o to, że ja teraz nabiję ciśnienie, no i musimy zrobić próbę szczelności, żeby mieć pewność, że układ jest szczelny. Tryb pomiaru, kontrola szczelności. No to lecimy. Zobaczmy sobie, czy się na 10 będzie coś działo. Tak na szybko nic się nie dzieje. No to lecimy do 30. 30 barów? Tak.
Na razie tutaj to się musi ustabilizować, także pierwsze tam parę minut, 5-10 minut będzie spadać, bo jest... Butla może być wychłodzona, rury mają inną temperaturę, to wszystko wtedy musi się ustabilizować. I dopiero później tak naprawdę, jak po 10 minutach mi to by bardzo spadało, no to znaczy, że faktycznie jest gdzieś nieszczelność. Ale jeżeli po 10 minutach mi się w miarę ustabilizuje, nie wiem, gdzie minus 0,1 bara, no to wtedy odpalę jeszcze raz i ma być po pół godzinie zero w spadku praktycznie. A na razie damy mu jakieś 5 minut. Ja sobie mogę cygaretę zapalić. Dobra. No to po 8 minutach mamy minus 0,1. Zrobimy od nowa. No i teraz pół godziny. Ja w międzyczasie w sumie mogę zapianować, żeby zobaczyć, czy jakieś bąbelki nie lecą. I będziemy się zabierać za kablowanie, ciągnięcie kabli. No jeżeli nie bąbelkuje, to znaczy, że jest szczelne, no bo jak ucieka gaz... Czyli to jest sprawdzenie, czy jest szczelne. Też. Kolejna metoda. No lepiej podwójnie się sprawdzać, bo to jest bardzo... ważne, żeby ten czynnik tam został po wsze czasy, a nie uciekł nam za pół roku. Z doświadczenia wiem, że czasami nie ucieka tam, gdzie ma nie uciekać, tylko ucieka mi też na moich połączeniach pomiarowych. Teraz mi się tak zdarzyło. No teraz nawet wzrosło, ma moment ciśnienie, to znaczy, no bo się nagrzewa po prostu. Jak się nagrzewa, to wzrasta ciśnienie, jak się wychładza, to będzie spadać. I teraz lustereczko, powiedz przecie. I co to robi? No mogę zobaczyć z tyłu, no bo z tyłu bym nie zobaczył. Nie wsadza tam głowy z tyłu. Tak to mogę zobaczyć, czy coś z tyłu nie bąbelkuje. Wygląda gitara. Jak profesjonalista robi, to jest gitara. Trzeba trochę się pochwalić. To myślę, że to mamy z głowy. A jak tam ciśnienie? A, ciśnienie wzrasta. No to gitara. Muszę podłączyć zasilanie do jednostki i komunikację do jednostki. Jak to wchodziło? Dobra, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Musimy podłączyć przewód grzejny tacy ociekowej, bo w momencie, kiedy jednostka będzie się rozmrażać w zimę, to będzie ściekać z niej woda o temperaturze 0 stopni i ona musi cała spłynąć. A że ona będzie, że wtedy też będzie na dworze zimno, no to trzeba podgrzewać właśnie tą tacę ociekową, czyli ten spód jednostki, po to, żeby faktycznie spłynęła z niej, a nie została po prostu jedna wielka kupa lodu. To akurat jest mało przyjemna robota, montaż tego, bo trudno się ten kabel prowadzi tam w środku, ale już mam w tym wprawę, więc może teraz mi trochę szybciej pójdzie. Przewód musi wylądować tam, na dole. Zabawa, żeby go po prostu wsadzić, bo niestety demontaż tego jest jeszcze bardziej upierdliwy niż... Chociaż jak mamy teraz pomocnika, to może to zdemontuje faktycznie. Byłoby to najszybsze. Trzyma się to. Dobra, trzyma się to. Może tak będzie prościej. Chyba dali trochę dłuższe kable, bo ostatni raz jak próbowałem, to mi to średnio szło. Kto nie czyta instrukcji, to robi źle. Żadna hańba czytać instrukcję. Ja też czytam instrukcję. Tak, nie musi wszystkiego pamiętać. Ważne, żeby wiedzieć, gdzie to znaleźć. Czyli pół godziny jednak. Możesz tu pokazać. Pół godziny mamy 200 mikronów. A teraz robimy sobie test na retencję. Czyli stop, nowy, start, zamykam pompę próżniową, mogę ją wyłączyć, ale cisza. No i pytanie, czy przez 5 minut nam się to nie będzie zmieniać. Dobra, wracamy do ekwilibrystyki.
Trzeba jeszcze go tu przeprowadzić. Tam też jest ekwilibrystyka. Próżnia nam stoi. Nawet spada, to znaczy się. Musi być git. Dobra, dwa zewnętrzne. Tyle mamy 7 minut i dalej mamy stabilnie. Myślę, że tu jest temat teraz całkiem z głowy, czyli tu nam zostało co? Spiąć to elektrycznie, czyli wypadałoby S-a ściągnąć, sobie się nie popieścić. Te dwa zawory zakręcić. To nam będzie czekać na puszczenie gazu, chociaż gaz możemy już puścić. Tylko u góry sobie tam sprawdzę, czy jest wszystko już też ok. Dobra, zobaczmy, skręćmy jednostkę wewnętrzną. Teraz będę odpowietrzać jednostkę. Niestety zgubiłem gdzieś swoje wiadro, więc muszę sobie poradzić. Chodzi o to, żeby przelać przez jednostkę wodę, a tym samym powietrze nam wyleci. Dobra. Tu jest wlot. Wlot jest tak, tak. I zasyp z wody jest tu. Dobra, to teraz tak, ja muszę sobie najpierw dodać pompę, czyli odkręcamy to. Niestety bateria nam padła w telefonie prawie. Trzeba opowietrzyć wewnętrzny bufor, wężownicę, później trochę jeszcze całą instalację. A jeszcze będzie trochę działo, ja w międzyczasie zajmę się okablowaniem jednostki wewnętrznej. I podłączenie grzałek, podłączenie samej jednostki, czujniki, komunikacja z jednostką zewnętrzną. W zasadzie tutaj będzie tylko jeden czujnik temperatury zewnętrznej. No i tyle. Dobra, już mój kamerzysta pojechał. Ja muszę sobie sam poradzić. Tutaj wlewamy środek biobójczy, inhibitor korozji. Woda jest tylko stacji z uzdatniania, nie wiem, czy było trochę zdążyło coś tam się rozwinąć, ale to już poradzi sobie chemia z tym. Twardość wody już sprawdzałem. W przypadku Wismana trzeba sprawdzać. Tutaj kiepsko widać. Ma być zielone, tak naprawdę po trzech kroplach, czy ma być max 3 stopnie niemieckie. Tutaj jedna kropla już było zielone. Po drugiej dalej zielone, więc na pewno jest ok. Ja już powoli zacząłem sobie kablować. Zasilanie jednostki, grzałki. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej. Dobra, moi drodzy, ja trochę poleciałem, także jednostkę sobie spiąłem elektrycznie. I w zasadzie już nawet zamontowałem panel, zostało mi tylko uruchomienie i pomiary, żeby nie było. Zerówka. Bardzo miło, że klient zaproponował. Tam jest cała skrzynka dla wszystkich wykonawców. W sumie może lepiej tak, żeby były zerówki, to wtedy nie kusi nawet, żeby coś brać z procentami. A nie, w ogóle nie kusi. No więc tak, odpowietrzało się chyba ponad godzinę. To jest największa, najdłuższa czynność. Na to dosyć sporo czasu schodzi, na odpowietrzanie. No i to zrobienie linii chłodniczej, ale tu już mamy ogarnięte. Także mi zostało uruchomienie. I w zasadzie to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, także jakbyś miał jakieś pytania, to dawaj znaka. A ja obiecuję, że będę już częściej nagrywać swoją robotę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.